Każdy kot jest sakiem, ale nie każdy sak jest kotem. Logika świata zwierząt ma swój odpowiednik w matematyce. Zaraz Ci to wyjaśnię. Do tej pory poznaliśmy wiele różnych czworokątów. Nadeszła pora, aby uporządkować sobie wiedzę na temat ich podziału. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, jak nazywają się czworokąty, które mają jedną parę boków równoległych. Czworokąty, które mają tylko jedną parę boków równoległych, nazywają się trapezami. Szczególnymi przypadkami trapezów są takie czworokąty, które mają dokładnie dwie pary boków równoległych. To jest przykład takiego czworokąta. Czy pamiętasz, jak nazywają się czworokąty, które mają dwie pary boków równoległych? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Czworokąty, które mają dokładnie dwie pary boków równoległych, nazywają się równoległobokami. Równoległoboki to szczególne przypadki trapezów. Trapezy mają jedną parę boków równoległych, a równoległoboki dwie. Zwróć uwagę, że do tej pory dzieliliśmy czworokąty, zwracając jedynie uwagę na równoległość boków. Nie patrzyliśmy w ogóle na kąty. Teraz to się zmieni. Takim szczególnym przypadkiem równoległoboku jest figura, która ma wszystkie kąty proste. Czy pamiętasz, jak nazywa się taki czworokąt? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Równoległoboki, które mają wszystkie kąty proste, nazywają się prostokątami. Istnieją również równoległoboki, które nie mają wszystkich kątów prostych, ale mają za to wszystkie boki równe. Czy pamiętasz, jak nazywają się takie czworokąty? Zatrzymaj lekcję i znowu spróbuj odpowiedzieć. Równoległoboki, które mają wszystkie boki równe, ale nie mają wszystkich kątów prostych, nazywają się rąbami. Zwróć uwagę, że każdy rąb jest równoległobokiem. A dlaczego? Ponieważ każdy rąb ma dwie pary boków równoległych. Z tego samego powodu każdy prostokąt jest równoległobokiem. Prostokąty również mają dwie pary boków równoległych. Mało tego, każdy prostokąt i każdy rąb jest również trapezem. Trapezy to takie figury, które mają jedną parę boków równoległych. Rąby i prostokąty mają jedną parę boków równoległych. Oprócz tego mają też drugą parę boków równoległych. Dlatego prostokąty i rąby są równoległobokami oraz trapezami. Idziemy dalej. Czworokąty, które mają wszystkie kąty proste oraz wszystkie boki równe, nazywają się kwadratami. Jeszcze raz powtórzę, że kwadraty to takie figury, które mają wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe. Z tego powodu każdy kwadrat jest zarówno prostokątem, jak i rąbem. Skoro rąby i prostokąty to równoległoboki, to kwadraty również są równoległobokami. Widzisz, że kwadrat ma dwie pary boków równoległych. A czy możemy powiedzieć, że każdy kwadrat jest trapezem? Jak myślisz? Trapezy to takie figury, które mają jedną parę boków równoległych. Kwadrat również ma jedną parę boków równoległych. Mało tego, ma dwie. Jeżeli dana figura ma co najmniej jedną parę boków równoległych, to jest ona trapezem. Kwadraty również są trapezami. No to jeszcze jedno pytanie dla Ciebie. Jak myślisz, czy każdy trapez jest kwadratem? Kwadraty to takie figury, które mają wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe. Widzisz, że nie każdy trapez będzie miał wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe. Trapezy to takie figury, które mają jedną parę boków równoległych. Dochodzimy teraz do miejsca, w którym wytłumaczę Ci, co to znaczy, że każdy kot jest ssakiem, ale nie każdy ssak jest kotem. Wyobraź sobie, że trapezy to ssaki, a kwadraty to koty. Każdy kwadrat jest trapezem, czyli każdy kot jest ssakiem. Nie każdy trapez jest kwadratem, czyli nie każdy ssak jest kotem. Istnieją również inne ssaki. Zauważ też, że każdy kwadrat jest prostokątem oraz rąbem, ale nie każdy rąb oraz nie każdy prostokąt jest kwadratem. Takimi zależnościami możemy się bawić i bawić. Dam Ci jeszcze jeden przykład. Każdy prostokąt oraz każdy rąb jest równoległobokiem. Z drugiej strony nie każdy równoległobok jest prostokątem albo rąbem. Równoległoboki to takie figury, które mają dwie pary boków równoległych. Prostokąty oprócz tego mają jeszcze wszystkie kąty proste. Rąby z kolei, oprócz tego, że mają dwie pary boków równoległych, to mają również wszystkie boki równe. To jeszcze nie wszystko. Istnieją czworokąty, które nie mają ani jednej pary boków równoległych. Mają za to dwie pary sąsiednich boków równej długości. Spójrz na rysunek. To jest pierwsza para boków sąsiednich tej samej długości, a to jest druga para. Czworokąty, które nie mają ani jednej pary boków równoległych oraz nie mają par sąsiednich boków równej długości, nazywają się po prostu czworokątami. Czworokąty to figury, które mają cztery boki. Wśród czworokątów wyróżniamy trapezy, równoległoboki, prostokąty, rąby, kwadraty i deltoidy. Jeśli masz jakiś pomysł, gdzie dane czworokąty występują w życiu codziennym, to napisz to w komentarzu. Lubisz nasze lekcje? Pokaż je swoim znajomym. Pomóż nam sprawić, aby uczył się z nami cały kraj.